Cześć wszystkim, witam was w kolejnym materiale na kanale, no i zarazem witam was w nowej serii, gdzie będziemy razem z Ludzkiem. Przywitaj się z widzami. Siema. Będziemy razem tutaj z Ludzkiem sprawdzać samochody. Teraz w tym odcinku będziemy tutaj sprawdzać R7B kontra Tyrus. Tutaj jest akurat sprawa z tymi spoilerami. Ogółem seria będzie tutaj z Ludzkiem tak wyglądała, że ja będę tutaj sprawdzał samochody na prostych odcinkach, a Ludzek będzie sprawdzał na krętych, miejskich odcinkach. Na razie tutaj zaczynam od trasy drag. To czeka, to musimy się tu jakoś ładnie... ścigać się między sobą, prawda? Dokładnie. Będziemy przede wszystkim przenikać przez siebie i zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, bo prędkość maksymalna i przyspieszenie to jest jedno, no a też jak samochód sprawuje się na wybojach, zakrętach, to jest drugie. Więc dobra, to my się... czekaj, musimy się jakoś ładnie ustawić, no. Wiesz, bo tutaj nie byliśmy równo ustawieni. A, rozumiem. Rozumiem. I startujemy na czas, widzisz ten czas w prawym dolnym rogu? Na którą sekundę wystartujemy? Na równo. Powiedzmy, że... 25. 25, okej. Okay. Dobra. Okay. Elegancko. Pojechali. No i zobaczymy teraz, jak to będzie się... Patrz. O, ty masz lepszy start. O, patrz, jak... no. Widziałeś to? Co się tutaj teraz stało? To. Ja nie mogę, ja cię tak początkowo wyprzedziłem, ale tak. Zaraz dostałeś takiego kopa, że ja cię... No, to jest normalne akurat, akurat w tym samochodzie, ale to się może okazać dopiero na tym teście. No jadę teraz 160, a to dziwne, no nie? Bo ja 132 mam. 180, a jedziemy trochę tak z górki. Czyli co, ty na tym wyścigu ogólnie trzymasz się tej żółtej linii, prawda? Dokładnie, jak najbardziej prawej strony. Mhm. Bo tu jest taki trochę zakręt, ja się właśnie zastanawiałem, jak ty to jedziesz, ale to w sumie... No nie jest na pewno trochę tam różnica, bo ty chyba bardzo dokładnie... Nie, no tu i tak, nawet nie? Jakbyś, nie wiadomo, jeździł salamem czy co, to mnie ty tak wyprzedziłeś, że tu nie ma o czym mówić. Żeż tutaj no. R7 ma taką przewagę, że to jest niepojęte. A ja nie mówię teraz ogólnie o tym wyścigu, o tym porównaniu, tylko jak ty porównujesz właśnie na czas do dane tam samochody, to... No to tak, to wiadomo. Właśnie no. wtedy starasz się jak najdokładniej jechać przy tej linii. No. I teraz ty weźmiesz właśnie R7B i zobaczymy, jaki będzie rezultat. No i zobaczymy, pewnie jaka będzie też ta prędkość samo. Maksymalna. Czy będzie taka tak sama, czy nie, bo ty jaką masz? 160? Teraz jadę troszeczkę z górki pod koniec i mam 150. Nie chcę więcej jechać. Ciekawe, nie? A miałem no to... 160 na godzinę. To zobaczymy, jak to będzie w moim wypadku. Ja coś mam wrażenie, że ja będę miał 180. Ja tu zawsze miałem 180 na tej trasie. Też ciekawa no, sprawa, czy te spoilery zostaną naprawione przez Rockstar, no bo zobacz, ile już minęło czasu od tego, od update'u. Dwa tygodnie? Dwa tygodnie, a nie masz żadnego patcha na to. Jak na przykład tam były jakieś bugi w DLC Więcej Zbrodni i Finansów, to oni tam wypuścili już patch, nie wiem, po dniu? Jakoś tak chyba. A tutaj możliwe, zobacz. Możliwe, że nikt tego nie zgłosił. No nie wiem, no przecież to jest tak głośny bug, że... No. Powtórka, nie? 1,56, ja mam 2,12. No jest spora przewaga. Podejrzewam, że tutaj będzie tak samo. Spoiler, mam w Tyrusie zainstalowany też ten karbonowy, ten taki zbugowany, no nie? On tam troszeczkę też dodaje Tyrusowi, Progenowi przyspieszenia i ogólnie też prędkości maksymalnej z tego, co widziałem. Ale czy poprawia prowadzenie? No tego nie wiem do końca. Wydaje mi się, że tak chyba nie. A jak ty myślisz? W Tyrusie? Nie no. Coś mi się wydaje, że spoiler ma tam jakiś lekki wpływ, no ale to spoiler ma wpływ praktycznie w każdym samochodzie na jego prowadzenie. Mhm. Na przykład Masakro, bardzo da się to odczuć, kiedy na przykład zdejmiecie spoiler, a później zamontujecie ten najlepszy. To ta różnica jest dość spora. O, a to ciekawe, ja właśnie Masakro zawsze wywalałem ten spoiler, bo lubiłem ten taki czysty styl, taki Astonowo-Martinowy. No ja nagrywałem film, wiesz, nawet na temat tych spoilerów, czy to ma jakiś wpływ. Mm-hmm. Nie sprawdzałem, czy spoiler na przykład numer 1 ma jakąś... Czy są jakieś różnice między spoilerem numer 1 a spoilerem numer 3, powiedzmy. A co myślę, żebyśmy jeszcze sprawdzili te samochody później w tych standardowych spoilerach? Może wtedy, nie wiem, może Tyrus będzie szybszy, kto wie. Możemy. Standardowym spoilerze, bo niektórzy na przykład gracze instalują sobie ten drugi spoiler ze względu na to, że ładnie wygląda, powiedzmy. Dobra, to okay. Ja teraz biorę to R7B.
Okay. Do tego Tyrusa. A sobie go fajnie stringowałeś. Co? Ustawiamy się do mnie czy do ciebie? Wszystko jedno. Tutaj po prostu żeby było równo. Okej. Okay. Co innego, gdybyśmy jakąś tabelkę robili tych czasów, które tam są na końcu, ale tak to przecież tylko porównujemy samochody. Tak, to nie ma tam znaczenia dużego. Dobra, to na 15 startujemy. Okej? Okej. 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 No i znowu ta sama sytuacja. No, Tyrus przodem. O, teraz... W ogóle to się wszystko zaczyna dziać. Wow, jakiegoś laga dostałem. Ale dobra, doganiam cię. Patrz. Fuu, poszedłem. Nawet z tym lagiem, nie? No, nawet z tym lagiem. Ja mam równo 130. Słuchaj, ja mam 180 na liczniku. Wow, ja miałem 160 w tym miejscu, w R7B. Ale zobacz, widzisz, to nie jest wina płynności gry, bo ja jakiejś płynności tutaj chyba nie mam, skoro tego laga dostałem. Nawet ta płynność mi trochę zaszkodziła, a zobacz, mam 180. Dziwna sprawa, nie? I cały czas mi się ta prędkość utrzymuje, ona nie spada, nie wzrasta. Po prostu jakby się ten licznik tutaj zaciął. Ja miałem strasznie to tak oscylowało, wiesz, raz miałem 160, raz 150, raz 140 i przy końcu 150 i właśnie się nie chciało już inaczej ruszyć, także to dziwna sprawa jest. No, ciekawe co tutaj jest na rzeczy. No teraz mi spadło do 170, jak jadę z górki to jakiś taki spadek, o nie, czekaj. Nie, dobra, znowu mam 180, ale przez chwilę miałem taki spadek do 170, ale znowu jest 180. Oj, nie wiem czy dojadę na czas. No chyba nie. Minuta 40. Ja nie wiem, czy to nie znam ten lepszy wynik, co kiedyś tutaj go sprawdzałem. Chyba nawet lepszy tutaj osiągnąłem. Ale mówię ci, nawet ciężko ten samochód tutaj opanować, kiedy jest taka prędkość. Trudno się tej tutaj żółtej linii utrzymać. Po prostu on ci tak ten samochód odchodzi. No. Na drugą stronę, siłą rzeczy. Patrz, 5 sekund przed końcem dojechałeś. No. No nie wierzę, no kurde, to jest naprawdę mega dziwna sprawa, ale ja zawsze tutaj na tym wyścigu mam 180, no na przykład później jak będę na sesję swobodną i tutaj też jadę, to mam 160. Bug jak no nic. No dobra, to co, teraz możemy zmienić te spoilery na standardowe, nie? No spróbujmy. Zobaczmy jeszcze jak to z innymi spoilerami to wygląda. Zresztą i tak pewnie większość graczy będzie instalowała ten karbonowy, z tego względu, że właśnie takiego kopa daje samochodowi. A niekoniecznie, każdy tam woli też, żeby jego samochód wyglądał unikalnie, więc zainstalują ten słabszy. Może też. W sumie takich prędkości nie osiąga się zbyt często, chociaż powiem ci, że na wyścigach to jednak pomaga, jak jedzie się tym Anisem. Tylko trzeba go opanować, bo niestety na przykład na tych wyścigach stanterskich można polecieć za daleko. I to jest problem. Dobra, jest standardowy spoiler tu też. Widzę, że nie lubisz tych oznaczeń na swoim samochodzie. No, ja wręcz przeciwnie. To nie na wszystkich lubię. Ale na przykład lubię na tym samochodzie Ken Blocka. No to... Takie pierwsze oznaczenie. Jest, wygląda fajnie. To fajnie wygląda. A teraz dużo tych samochodów ma te oznaczenie. Tak, na 15. Czekaj, jestem równo ustawiony? Okej, jest równo. Tak. Tutaj wydaje mi się, że będzie większa rywalizacja. No, na pewno. Start ten sam. Start ma dużo. Wiesz co, mi się wydaje, że ten R7B tak startuje ze względu na swoją wagę. On za bardzo kołami kręci na starcie. No. Po prostu za ciężki jest. Tutaj Tyrus się szybciej na tym starcie zbiera. Tak, ma zdecydowanie lepszą trakcję. I fajnie się prowadzi. Anis jest taki ociężały w tym prowadzeniu. Ale no, obu samochodach mi się przyczemność podoba. Teraz mam 122. A ty? 134. Nagle mi skoczyło. Teraz 130. Gdzieś tutaj w połowie mnie wyprzedziłeś tym. Tak, wygląda na to, że lepiej sobie radzi przy wyższych prędkościach ten samochód. I to myślę, że Tyrus będzie zwycięzcą w wyścigu miejskim. Zdecydowanie lepsza kontrola będzie nad nim. Prawdopodobnie. No teraz już mi tak lekko odskakujesz. No. Już mi tak lekko uciekasz. Przy podjeździe miałem 34, teraz mam 30, 134, 130. 124 ja mam, czyli 10 km, nie, to są mile. 10 mil jest różnicy. No.
Ja wiem, czy to mile, to i tak jest ozdoba te liczniki, no ale można mniej więcej się do tego odnieść, no nie? No, elektroniczne też nie wiadomo, ile tym prawdy jest. Mhm. Znasz może samochód Huntley S, taki SUV? No, pewnie, że znam. Tam jest, tam są dwie wskazówki na obu zegarach. Jeden zegar odpowiada za obroty silnika, a drugi odpowiada za prędkość. Z tym, że obie strzałki poruszają się w momencie, kiedy samochód przyspiesza. Tak samo się poruszają, takie wiesz, sklonowane są. Tam też często nie zauważyłem tego. No, musisz sobie sprawdzić. Może już to naprawili, ale ogólnie jak weźmiesz sobie Huntleya S, to jest... Jaki masz czas? No i 2.07. Czyli 3 sekundy są różnice na takim drugim odcinku. Nie no, różnica nie jest aż taka duża. Ale jednak tutaj minimalnie ten R7B z tym standardowym spoilerem jest szybszy. Mimo, że na starcie sporo stracił. Do pewnego momentu. Ja myślę, że ten start i tak w większości przypadków jest ważniejszy właśnie w Tyrusie. Jeśli chodzi o to jazdy i tak dalej. Ale jeśli ktoś jest tutaj z myślą o wyścigach, no to jednak warto instalować ten karbonowy spoiler, ten najlepszy. Właściwie karbonowy to on chyba... Nie, jest karbonowy w przypadku Tyrusa. W obu przypadkach trzeba zainstalować najlepszy spoiler i wtedy powinniście mieć sporą przewagę na wyścigach. Na pewno teraz najlepszym samochodem na takie odcinki jest R7B. Zobaczymy, jak to później będzie wyglądało, jak zostanie spaczowany ten bug cały. No. Chociaż nie wiadomo, czy to spaczują, bo na razie Rockstar no, jest trochę leniwy w tej sprawie. Bug bardzo poważny, a no zobacz, tyle już czasu mija od tego update'u, a nadal nic nie ma. No, ale póki co myślę, że warto kupić R7B, jakie jest twoje zdanie? To zależy, jak komuś się podoba. Jeśli ktoś chce koniecznie wygrywać w wyścigach, no to może kupić, ale powiem ci, że... To nie do końca jest tak, że się w każdym wyścigu będzie wygrywać numer R7B, dlatego że większość wyścigów, może nie te autostradowe, bo są takie wyścigi, te zwykłe, gdzie się jedzie po autostradzie praktycznie dookoła San Andreas, czy Los Santos. No, a są takie wyścigi, gdzie w większości są to wyścigi bardzo kręte, no nie, dla tych super samochodów. I wtedy właśnie wygra Tyrus, a w momencie, kiedy trzeba jechać właśnie takie długie wyścigi autostradą, no to wtedy na pewno R7B będzie mistrzem. No nie ma tutaj co porównywać na przykład takiego, nie wiem, Zentorno czy T20, żeby mógł tam wygrać na tym wyścigu. Jest też jeszcze kwestia finansowa. Mam nadzieję, że nikomu się tak nie przytrafi, że kupi sobie ten samochód, a następnego dnia zostanie spaczowany i już nie będzie takim najlepszym samochodem. Nie życzę nikomu takiego pecha, no ale myślę, że póki co warto ten samochód kupić. Ale nie miejcie sobie pretensji, jak na przykład jutro wyjdzie patch. Także pamiętajcie też o tym, że nie wiadomo, co Rockstar z tym zrobi. Dobra, myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek, to już tyle. Myślę, że w tym odcinku już pokazaliśmy wszystko na ten temat. Z tą wiedzą, którą wam przekazaliśmy, zróbcie co chcecie. No a kolejny odcinek będzie na krętych trasach, ale ten odcinek będzie już u Lucka, także wpadajcie tam do niego, zobaczycie, jak tam te samochody będą się sprawiały. No i tyle w tym materiale, trzymajcie się, cześć, pa. Na razie.